Witam w podsumowaniu 9 odcinka 11 sezonu Rolnik szuka żony. Nim jednak zaczniemy, chciałbym podziękować swoim patronom, bo czemu by nie na początku. Pawelet, Pawuloniasty i Mateusz, dzięki chłopaki za okazane wsparcie. Jest mi tym bardziej miło, bo doskonale wiem, że jesteście tu ze mną nie dla rolnika, a raczej dla innych produkcji. Kolejną sprawą, nim zaczniemy, jest moja prośba o nieblokowanie reklam w moich odcinkach. A można to zrobić wciskając tylko 3 klawisze. Ctrl, Shift i literkę N na klawiaturze. W większości przeglądarek otwiera się tryb prywatny, a w nim z automatu nie działają wszystkie dodatki, w tym te blokujące. Dziękuję chłopaki i dziewczyny, no to zaczynamy! Czy ja dobrze widziałem i Marcin kazał spakować się obu kandydatkom? Przecież takie zachowanie jest dziwne, szczególnie dla pani mieszkającej w Chicago, która z pewnością nie ma lotu na zawołanie. Wiecie, jak to jest z samolotami? Często czeka się na konkretny dzień, by kupić bilet taniej. A te nabyte w szybszych terminach mają o wiele wyższe ceny. Co ma robić uczestniczka, jeśli nie zostanie wybrana? Wyjechać natychmiast od rolnika i potem 3 dni spać na lotnisku w oczekiwaniu na swój lot? To była dziwna akcja z tymi torbami. Zaskoczyło mnie też, jak usłyszałem z ust mieszkanki Stanów Zjednoczonych, że poczuła ulgę po takim werdykcie. Jak to ulgę? W ostatnich odcinkach mieli się ku sobie. Przytulaski, kocyki i te sprawy, a dzisiaj znowu jakiś dziwny zwrot akcji. Przypomniała mi się sytuacja z Pauliną i Sebastianem. Chyba montażysta nie pokazuje nam wszystkiego w tych odcinkach. Jasne, jasne, no bo tak wygląda osoba, która czuje ulgę i jej niby nie zależy. Spójrzcie tylko na nią. Nawiasem, co mówiłem już wcześniej, kiedy uczestniczka przestała się malować, już tak ładnie jak w pierwszym odcinku nie wyglądała. Widać, że miała wywalone na dobry wygląd u rolnika. Co dziwne, bo przecież towarzyszyły im kamery. Panowie i panie, mamy zaskakującą decyzję u Rafała. Nie wybrał on bowiem Anetki, tylko tą drugą. Dziwna ta dziewczyna, jeszcze w tym odcinku opowiadała Marcie Manowskiej, że biła się z myślami o wcześniejszym wyjeździe, a teraz oglądaliśmy łzy jej radości. U Anety też, ale rozpaczy. A z wielkim zaciekawieniem śledzę z internautami ten wątek i zastanawiamy się, co uczestniczki widziały w tym rolniku poza kupą forsy, pojazdami i ładnym domostwem. Koleś idzie na randki, na których przepytuje obie o kwestie natychmiastowych przeprowadzek i porzucenia przez nie pracy, a potem nadmienia, że tak, w zasadzie to jemu się obie podobają tak samo mimo przeciwnych charakterów. No przecież wymarzony wspaniały mężczyzna, jak się patrzy. Co ciekawe, Rafał, odrzucając Anetę, powiedział jej, że przecież nie dawał jej pewności co do jego pozytywnej decyzji wobec niej. Aneta odpowiedziała, że tę pewność jednak jej dawał. I my, internauci, też widzieliśmy, że ją faworyzował, więc odrzucona ma rację. Jedziemy dalej. Naprawdę świetnie oglądało się rodzinę Agaty na ich grillu. Był humor, nikt się nie krępował, wszyscy czuli się dobrze w swoim towarzystwie. Naprawdę śmiechom nie było końca. Wszystko w niesamowicie pozytywnej, przyjaznej i zabawnej atmosferze. Żarty, zabawne uszczypliwości, słowa, prawdziwej pochwały, komplementy. To wszystko miało miejsce. Przyjemnie oglądało się ich rodzinkę witającą Irka, do którego w ramach żartu proponowano zwracać się tato. Podobało mi się też, jak ktoś z rodziny Agaty powiedział Mirkowi, że fajnie, iż się odnalazł w towarzystwie ich rodziny, ale niech teraz odnajdzie się w towarzystwie Agaty. Wszystko oczywiście w humorystycznym tonie. Było zabawnie. Mam wrażenie, że Sebastian został sam. To są chyba sceny, w których Marta odwiedza rolnika na jego gospodarstwie, bo nie został zaproszony, by odwiedzić uczestniczkę. Mam takie nieodparte wrażenie. Czyżby ich relacja się nie ułożyła? Od siebie tylko dodam, że nie lubię Sebastiana. Nie podoba mi się jego ton. Może i jest to jego zwyczajny sposób rozmowy, ale przy stole czułbym się jak na przesłuchaniu u zomowców. Poza tym Sebastian nie lubi sprzeciwu. Wymaga, aby wszystko było po jego myśli. I jak dla mnie jest podobnie mało interesujący jak Rafałek. Oj, nie działo się zbyt wiele w tym odcinku, co można by okraszyć jakimś komentarzem. Zatem na koniec coś wam opowiem. Moje podsumowania rolnika wydaję w ekspresowym tempie.
Przez cały miesiąc mój film pojawia się jakieś 6 godzin po tym, jak obejrzę go na internecie. Czyli już następnego dnia rano po emisji w telewizji jest on gotowy do oglądania. Ale zauważyłem, że mimo pionierskiego tempa wciąż nie są to treści rolnikowe o największej liczbie wyświetleń. Odcinki innych, pojawiające się na przykład 4 dni po emisji, zbierają w ogólnym rozrachunku większe zasięgi. Może zatem wcale nie ma potrzeby, bym dostarczał widzom swoje treści w tak ekspresowym tempie? Jak myślicie? Podzielcie się i tym w komentarzach. Komentarze bowiem są wasze. Napiszcie w nich proszę, co sądzicie o wyborach rolników z najnowszego odcinka. A ja, kontynuując trend polecania jakichś moich zakopanych w YouTubie treści, dziś też polecę wam sprawdzić dwie rzeczy. Odsłuchajcie sobie moją piosenkę, którą napisałem. Traktuje ona o niezasłużonym zainteresowaniu, z jakim spotykają się influencerzy. Opis pod filmem wszystko wyjaśnia. Swoje piosenki tworzę tak, by wolno się rozwijały z początku, a w środku nastąpiło prawdziwe trząśnięcie. Także włącz sobie i słuchaj cierpliwie, dochodząc do najlepszych kawałków mojej muzyki. Tylko pod żadnym pozorem nie włączaj tego utworu, bo nastąpi ewakuacja i przeżegnanie się. W sumie miałem polecić wam jeszcze coś drugiego, więc polecam zakładkę Shorts na kanale. Tam znajdują się wielotematyczne treści trwające nie dłużej niż minutę, więc na pewno się wam nie znudzą. Dziękuję, że byliście ze mną dziś tak długo. Ja z wami się żegnam, zapraszam do komentowania i zostawię was z fragmentem utworu, do odsłuchania którego was zachęcałem. Trzymajcie się, jesteście wspaniali. Jestem jak DiCaprio, kiedyś ciągle bez Oscara.